Andrzej Wojciechowski grający na klarnecie i Paweł Zagańczyk grający na akordeonie. Przywitali Państwa. Przywitali Państwa na kolejnym koncercie w ramach festiwalu Letnie Wieczory u Mennonitów.
Witamy Państwa bardzo serdecznie i mam wrażenie po tym pierwszym utworze, że dużą część spędzonego przez Państwa w tej sali czasu będą stanowiły brawa i owacje, którymi nagradzać będą Państwa naszych dzisiejszych gości. A ja niezmiennie cieszę się ze spotkania z Państwem. Latem przy pięknej pogodzie Państwa obecność to zawsze dla nas tym większa nobilitacja. Witam Państwa w imieniu zapraszającej Państwa na dzisiejszy koncert prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz gospodarza, dyrektora kapeli Gdańskiej Marka Więcławka, a jako że Pan dyrektor tradycyjnie pomiędzy nami, witam serdecznie również Panie dyrektorze. Drodzy Państwo, cóż powiedzieć o naszych dzisiejszych gościach? Andrzej Wojciechowski ma na swoim koncie między innymi brawurowe wykonanie koncerto per klarinetto Krzysztofa Pendereckiego i to w obecności samego mistrza. To wielki zaszczyt, wielka nobilitacja, oczywiście dowód potwierdzający wielką klasę artysty. Kiedy pytałem Andrzeja, co na jego temat powiedzieć, stwierdził, że lubi jeździć na nartach i motocyklem. I tego nie mają Państwo I to jest prawdziwa pasja, proszę Państwa. Czy widzą Państwo te spinki? Proszę się przyjrzeć. To jest prawdziwa pasja. Motocykle nawet na mankietach. Andrzej Wojciechowski, między innymi gościnny profesor w Ningxia University of Art, chińskiej uczelni. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Black Vinyl Classic w Pionkach i można by jeszcze długo, 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 ale dla nas co najistotniejsze, że to absolutnie fantastyczny, charyzmatyczny instrumentalista, co udowodnił, rzucając nas wszystkich na kolana już pierwszym utworem w swoim wykonaniu, a odnotujmy jeszcze, iż był to część suity bułgarskiej Wiaczesława Siemionowa, uważanego za ojca współczesnej gry na akordeonie guzikowym. A jak już o akordeonie mowa, proszę pozwolić również trzy zdania na temat zasiadającego przed Państwem Pawła Zagańczyka, artysty o wielu twarzach, poruszającego się od lat na granicy bardzo różnych stylistyk, bo poza tym, iż jest koncertującym akordeonistą, solistą akordeonistą, to również między innymi założycielem zespołu Zagan Acoustic, który Państwo zapewne znają, zespołu, który koncertował między innymi z Krzesimirem Dębskim. Paweł Zagańczyk to artysta, którego ewidentnie fascynuje muzyka współczesna, muzyka nowa i powstało szereg kompozycji dedykowanych właśnie artyście i przez niego prawykonywanych. O Pawle można by jeszcze również długo, 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 ale Państwo zapewne chcieliby posłuchać muzyki, tak więc proszę pozwolić, iż zapowiem kolejną kompozycję współczesnego polskiego kompozytora, Leszka Kołodziejskiego. I jeśli to nazwisko wydaje się Państwu znajome, to być może również ze względu na aranżacje, których dokonał do niedawnego koncertu kapeli Gdańskiej zatytułowanej Tango, tak się ta produkcja nazywała, artysta słynący z umiłowania improwizacji i moim zdaniem słychać to niemal w jego każdej kompozycji. Andrzej Wojciechowski, klarnet, Paweł Zagańczyk, akordeon. Thank you.
Thank you.
Przypadająca przed 2 laty setna rocznica urodzin Astora Piazzolli bardzo wyraźnie pokazała, jak nieprawdopodobną popularność zdobył ten kompozytor w ciągu ostatnich lat. Jego muzyka trafiła do najlepszych sal koncertowych. Dziś, zgodnie zapewne z Państwa życzeniem, bo tak jakoś jest w ostatnich latach, iż jeśli w koncercie pojawia się akordeon, to wszyscy oczekują przynajmniej jednej kompozycji Astora Piazzolli i dziś ta muzyka trafia również do sali koncertowej Capelli Gadamensis. Drodzy Państwo, jest oczywiście wiele wspaniałych utworów, które mogły znaleźć się w programie dzisiejszego koncertu, ale nasi goście zdecydowali się na Liber Tango. Proszę pozwolić, iż poinformuję Państwa, iż sponsorem dzisiejszego koncertu jest Łączpol, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I mam jeszcze prośbę, żeby zechcieli Państwo tak na wszelki wypadek spojrzeć, czy Państwa smartfony zostały przestawione w tryb dyskretny. Paweł Zagańczyk, Andrzej Wojciechowski, Liber Tango. Thank you.
Astor Piazzolla według Pawła Zagańczyka i Andrzeja Wojciechowskiego. A my, drodzy Państwo, przechodzimy do kompozycji Witolda Lutosławskiego. W tym roku przypada 110. rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora. A specjalnie dla Państwa preludia taneczne. Kompozycja oryginalnie napisana na fortepian i klarnet. Dziś oczywiście w opracowaniu na akordeon i klarnet. A są to preludia, w których Lutosławski wykorzystał polskie tańce ludowe. Nie cytuje ich on jednak dosłownie, wykorzystuje jedynie niektóre motywy, a czasami wręcz zachowuje jedynie charakterystyczną rytmikę. Utwór, drodzy Państwo, który zachwyca autentycznie od pierwszego taktu i który pokazuje, jak absolutnym mistrzem takich utworów kameralnych był Witold Lutosławski. Kompozycja pięcioczęściowa, tak więc mam do Państwa serdeczną prośbę, żeby zechcieli Państwo potraktować ją jako całość, a naszych bohaterów nagrodzić brawami dopiero na zakończenie po ostatniej części. Witold Lutosławski, preludia taneczne. Ha ha ha.
Thank you.
nadszedł czas, drodzy Państwo, aby zaprezentować Państwu naszych dzisiejszych gości jako kompozytorów. Tak zawsze było, że ci najwięksi komponowali, przeważnie na własny użytek i choćby w przypadku Nicoli Paganiniego przez wiele lat te kompozycje uchodziły za absolutnie awykonalne i nie potrafił ich zagrać nikt poza samym mistrzem. Również dzisiejsi wirtuozi instrumentów piszą często na własny użytek i tak właśnie chcemy Państwa dzisiaj taką muzyką również uraczyć. Najpierw kompozycja Pawła Zagańczyka, dedykowana pamięci Macieja Kosycarza, którego trzecia rocznica śmierci minęła w tym roku, którego zdjęć, którego sposobu patrzenia na świat przez wizjer aparatu fotograficznego bardzo nam brakuje. I to właśnie jemu jedną ze swoich kompozycji postanowił zadedykować Paweł Zagańczyk. Tribute to Maciej Kosycarz.
Paweł Zagańczyk w podwójnej roli kompozytora i wykonawcy, a za moment w takiej samej roli Andrzej Wojciechowski. Pamiętają Państwo nie tak odległe wcale czasy, kiedy nie bardzo mogliśmy się poruszać, wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania i okazuje się, że nigdy jak wtedy, kiedy nam tego nie wolno, to się marzy, żeby odetchnąć na przykład górskim powietrzem. W takim właśnie napadzie melancholii i marzeniem o górach Andrzej Wojciechowski napisał swoją kompozycję zatytułowaną Melandemic Minimal Zbójnicki, utwór oparty na skalach góralskich, a jest to również utwór z niespodzianką. I absolutnie nie wolno mi oczywiście zdradzić Państwu, jaka to będzie niespodzianka, to powiem tylko tyle, że takiego Andrzeja Wojciechowskiego prawdopodobnie nie słyszeli Państwo jeszcze nigdy. Andrzej Wojciechowski, zapraszam.
To już widzą Państwo oczyma wyobraźni Andrzeja Wojciechowskiego, który nie mógł opuścić swojego mieszkania i wychylał się przez okno, rzewnie grając na klarnecie, a później wyśpiewując, zwracając się w kierunku utęsknionych gór. A co na zakończenie dzisiejszego koncertu? Wspomniany już Krzesimir Dębski, który pisał między innymi dla Pawła Zagańczyka, jest wśród kompozycji dedykowanych artyście również kompozycje, są również kompozycje Krzesimira Dębskiego. A któż z nas nie zna tego wybitnego polskiego kompozytora, który chyba największą sławę zyskał dzięki muzyce filmowej, no bo choćby Dumka na dwa serca, mega przebój, który zna absolutnie każdy. Dziś zabrzmi Cantabile in H, a na zakończenie dzisiejszego koncertu kompozycja George'a Gershwina, pochodząca z opery Porgy and Bess, kołysanka Klary, czyli słynne Summertime. I nie wiem jak Państwu, ale jest to jeden z tych utworów, które mnie absolutnie jednoznacznie kojarzy się z takimi właśnie koncertami jak dzisiaj, kiedy lato, kiedy piękna pogoda i kiedy niezwykle gorąca pod każdym względem atmosfera na sali. Kołysanka Klary na zakończenie i tam będzie również pewna niespodzianka. Ta niespodzianka będzie od razu na początku. No i zapewne rozpoznają Państwo, że to słynne glissando klarnetowe, które rozpocznie tenże utwór, pochodzi z innej kompozycji George'a Gershwina. A jak brzmi w wykonaniu Andrzeja Wojciechowskiego? Zawsze świetnie. Przed Państwem Paweł Zagańczyk, Andrzej Wojciechowski. Zapraszam.
Thank you.
Thank you.